Hejka, kochani, troszkę mnie z wami nie było i przychodzę wam powiedzieć, jaką historia mi się przydarzyła. I tak, jak przeczytaliście tytuł, to nie, on nie jest fejkowy, słuchajcie. Prawie zginęłam, znaczy mogłam zginąć. Może nie, że prawie zginęłam, po prostu mogłam zginąć. A przynajmniej się spalić. Kilka dni temu śpię sobie w nocy, jest czwarta nad ranem, więc śpię. I słuchajcie, budzi mnie smród, smród spalenizny. Otwieram oczy i patrzę, a moja komórka płonie. Po prostu płonie to może za dużo powiedziane, po prostu się pali tam przy głośniku. I oczywiście ciach do wody tą komórkę, no ale co? No ale jakby, no komórka nie była do odratowania i powiem wam, że się tak wystraszyłam, bo tak naprawdę ja na szczęście mam bardzo czujny sen, ale gdybym nie miała czujnego snu, to mogłoby się skończyć pożarem albo, nie wiem, popaleniem twarzy, bo wiecie, ja miałam komórkę od razu przy twarzy, także mówię wam to też dlatego, żebyście uważali, żeby po pierwsze nie trzymać komórki tak blisko, jak śpicie w ogóle głowy i tak dalej, a po drugie nie trzymać jej też w ładowaniu przez całą noc, bo ja tak zawsze robiłam, że wkładałam po prostu na noc ładowarkę, ciach, no i komórka mi się ładowała całą noc. I tak jak rozmawiałam no, ze znajomymi, to dużo osób robi tak samo, więc to tak ku przestrodze, bo ja akurat mam telefon Samsung, miałam w zasadzie i wiem, że Samsungi mają czasami takie tendencje, żeby się zacząć właśnie, no nie wiem, tak samo istnie palić, nie wiem jak to w ogóle nazwać. Nawet kiedyś był taki, taki rodzaj tych telefonów, że w ogóle nie jak ktoś miał taki telefon, to nie mógł wejść z nim na pokład samolotu, bo też te telefony wybuchały w dziwny sposób. Także wiecie, ja to oczywiście oglądałam i sobie tak myślałam, a coś ciema, w ogóle jak telefon może w ogóle sam zacząć się palić. Ale samej mi się to zdarzyło, uwierzcie mi, że odzywam się ku przestrodze i dlatego też nie miałam telefonu, nie miałam jak się odezwać do was i no i w ogóle po prostu do dupy. No i to w ogóle miałam ten telefon też miałam z bardzo dobrą kamerą, więc też, no, też wszystko poszło. No, także tak, taka sytuacja i dlatego się też nie odzywałam przez taki długi czas i aha, no i zainstalowałam sobie teraz na innym telefonie Instagram, ale niestety wszystkie wiadomości, znaczy mimo tego, że zalogowałam się na swoje konto, to nie mam wszystkich wiadomości. Pamiętam, że miałam dużo wiadomości, na które nie odpisałam, więc dlatego też wam mówię, że jeżeli ktoś do mnie pisał w jakiejś tam ważnej sprawie istotnej, to bardzo proszę napiszcie jeszcze raz do mnie, bo nie mam tych wiadomości. Mam jakieś takie stare, na przykład chyba tam mam wszystkie, na które odpowiedziałam, o może tak, a te, na które nie odpowiedziałam, nie wiem, nie zapisały się, zniknęły w dziwny sposób, także po prostu napiszcie, proszę was bardzo, napiszcie do mnie jeszcze raz. No i tak jeszcze taką mam, powiem wam refleksję w związku z tym telefonem. I wiecie, zawsze mi się coś dzieje takiego dziwnego, kiedy ja się czegoś boję albo czymś się stresuję. Ja sobie to oczywiście troszkę, no tak wiecie, podciągam pod daną sytuację. Tak sobie myślę, że kurczę, znowu się tak stresujesz tym badaniem PET i myślisz, nawet, że nawet nie stresuję się, tak, ale gdzieś tam wiecie, z tyłu głowy wiem, że zaraz mam znowu badanie kontrolne i że jakby mam przekonanie, że na pewno to są stany zapalne, jak widzieliście w ogóle film ostatni, ale z drugiej strony, wiecie, zawsze to jest jakiś tam stres dodatkowy i tak sobie myślę, kurczę, ty się martwisz się badaniem, a tak naprawdę, no nie wiem, mogłaś zginąć w pożarze, po prostu mogłaś twardo spać, nie obudzić się i mogło być za późno, tak, i to, żeby ci spłonął dom, to jeszcze nam by się mogła krzywda stać i to jest taka refleksja naprawdę, że życie jest takie, słuchajcie, strasznie niepewne, że tak naprawdę nie mamy pojęcia, co nas w życiu czeka. Nie wiem, czy macie czasami też takie sytuacje, że na coś się nastawicie mega, nie? Że na przykład tak nastawicie się mega pozytywnie albo na przykład mega negatywnie i coś się nie udaje. Po prostu jest całkowicie odwrotnie. Często jest tak, na przykład ktoś mówi, że mi się tak nie chce iść, w ogóle ta impreza i w ogóle ci ludzie i w ogóle coś tam. Potem się okazuje, że impreza jest świetna albo odwrotnie. Jedziemy gdzieś na wakacje z kimś, cieszymy się, a potem okazuje się, że w ogóle z tymi osobami na przykład nie było tak fajnie albo w ogóle im było beznadziejnie. I to są takie też momenty, kiedy ja sobie zdaję sprawę, że życie jest takie naprawdę mega, mega niepewne. Nie wiemy, co nas czeka jutro, nie wiemy, co nas czeka za parę minut, nie wiemy, kiedy umrzemy. Wiem, że teraz tak, no, pojechałam od komórki do tego, do śmierci, ale tak naprawdę nie wiemy, kiedy umrzemy. Wiecie, że ja znam pacjentów, którzy dostali diagnozę, w którym, chociaż lekarze rzadko tak mówią, ale no, zdarzało się, że na przykład dają komuś mało czasu, na przykład, że no nie wiem, pożyje pół roku, czy 3 miesiące. Ja nawet znam takiego pacjenta, który też dostał taką właśnie diagnozę, chyba, że pożyje
no, że jeszcze tak, no nie wiem, z 3 miesiące maksymalnie, a on ile już jest, chyba 8 lat i ma się świetnie, słuchajcie, i są też osoby, które też dostały diagnozę, że długo nie pożyją, a żyją jeszcze z 20 lat, więc tak naprawdę nawet na to nie ma reguły. I tak teraz by ktoś mógł powiedzieć, że no ale jak, no przecież jak się nastawisz pozytywnie, to musi być dobrze, na przykład, nie, że musi być dobrze, to się musi udać, a wiecie, że tak nie jest, że czasami się mega nastawiamy pozytywnie i po prostu wierzymy, że w ogóle no musi się udać i się nie udaje, no i po prostu się, kurde, nie udaje, choćby nie wiem, co to się nie udaje. I teraz wydaje mi się, że podstawą jest nasze nastawienie. Jeżeli my, nawet mimo tego, że nam się coś nie uda, będziemy próbować dalej, albo weźmiemy to, że coś nam się nie udało, jako jakąś nauczkę, z której możemy wziąć, wyciągnąć jakieś wnioski, tak żeby zrobić jeszcze lepiej, zrobić jeszcze więcej i żeby szybciej dojść do jakiegoś tam założonego celu, to w tym momencie nie bierzemy tego za porażkę. Wiecie, o co chodzi? Wszystko zależy od punktu nastawienia, od punktu widzenia. I tak mówię, wiecie, chaotycznie, jak to ja, słuchajcie, przecież mnie znacie, że ja jestem, bo mam tyle myśli, chyba dlatego, że się tak długo do Was nie odzywałam. Mam taki chaos w głowie, ale powiem Wam, że odkąd wróciłam do pracy, w ogóle jeszcze dużo rzeczy się też działo, o których Wam nie mówiłam, ponieważ też jakby miałam taki moment, że była duża szansa, że odsuną mnie od zawodu, czyli jakby od, no nie od zawodu, ale od promieniowania jonizującego, bo pan doktor no uznał, że jest to czynnik kancerogenny i że jakby może nie powinnam, ale tam no różne rzeczy się działy, okazało się, że nie mam dokładnie podbitych dokumentów. I powiem Wam, że jakby taki weekend spędziłam z takimi myślami, że kurczę, że może zostanę odsunięta właśnie od no, tej mojej pracy, którą tak naprawdę lubię. I jakby oceniłam to, że ją lubię dopiero właśnie po chorobie, że naprawdę sprawia mi to przyjemność. I w momencie, kiedy stanęłam, słuchajcie, w takiej sytuacji, że była duża szansa, że zostanę właśnie odsunięta od zawodu, nie od zawodu może, ale właśnie od promieniowania, no ale tak jak mój zawód jest ściśle z tym promieniowaniem związany, to powiem Wam, że trochę, że jeszcze bardziej to doceniłam i jakoś tak było mi ciężko, a z drugiej strony sobie pomyślałam, że będzie co ma być, że życie jest tak niepewne, że czemu ja mam stracić teraz cały weekend, martwiąc się, czy dostanę tą zgodę, czy nie dostanę tej zgody i tak dalej, jak ja nie mam na to wpływu. No nie mamy na niektóre sprawy, choćbyśmy bardzo chcieli, nie mamy na niektóre sprawy żadnego wpływu. I wiecie, taki spokój mnie ogarnął. Poczułam, że co ma być, to i tak będzie. Tak opowiadam to w kontekście do tej komórki. Wiem, że dla Was to może być taka błaha sprawa, ale czasami się takie sytuacje dzieją w naszym życiu, tylko trzeba je wyłapać i się nad nimi zastanowić, które mówią nam, dają nam po prostu znać, że po co ty się, człowieku, martwisz? Po co się martwisz? Na przykład wiele osób poznałam z nowotworem, z chorobą, tak? Którzy żyją w wiecznym lęku i wiecznym strachu. Po co? Po co? Ja wiem, że to się tak teraz mówi fajnie, że ja to mówię tak, po co się martwisz, po co się przejmujesz, ale wiecie, trzeba mieć świadomość tego i trzeba nad tym pracować. Ja też cały czas nad sobą pracuję, bo też są pewne sprawy, pewne rzeczy, które mnie po prostu wkurzają, więc nad nimi pracuję. Pracuję nad tym, żeby zaakceptować niepewność swojego życia, niepewność każdego kolejnego dnia. I nie nastawianie się po prostu, że będzie tak, albo będzie inaczej, bo przyszłość jest niepewna. Wiecie, jest to powiedzenie, prawda? Jeżeli chcesz uśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Ludzie planują przyszłość i fajnie, bo trzeba coś planować, trzeba mieć jakieś cele, ale z drugiej strony myślę, że też trzeba mieć poczucie tej niepewności, więc warto żyć tu i teraz, a nie wybiegać bardzo, bardzo daleko w przyszłość, albo żyć ciągle przeszłością, a przeszłością to już w ogóle chyba nie ma nic gorszego niż życie w przeszłości. I powiem Wam, że jeszcze taka jedna refleksja, tak muszę się wygadać, że czasami, że jakby zdałam sobie też sprawę, że przez to, jacy my jesteśmy, jakimi my jesteśmy ludźmi, takich ludzi przyciągamy i takie sytuacje przyciągamy. I powiem Wam, że ja w ostatnim czasie poznałam tylu fajnych ludzi, tyle wspaniałych osób, pełnych energii, i to są osoby, które też chorują. I po prostu ja po 10 minutach, na przykład poznałam takiego lekarza na onkologii, który przyszedł do nas na badanie. Teraz ma przerzuty do trzustki, mniejsza o to. I słuchajcie, on ma takiego power, on ma taką energię, że ja po 10 minutach rozmowy z nim, ja
Mówię, no po prostu ja czuję tą moc, ja czuję tą energię, słuchajcie, on w ogóle nie myśli negatywnie, on się w ogóle nie nastawia. I ja nawet się go zapytałam, ja mówię, skąd ty masz taką pozytywną energię? A on mówi, no bo mam, no bo jak mam nie mieć? Ja wierzę, że będzie dobrze, ja cieszę się tym, co jest teraz i co ci da zamartwianie? Co ci da zamartwianie? Do czego doprowadzi ci to zamartwianie? No nic nie zmieni w twoim życiu. Pomyślcie sobie, co da to, że się będziecie martwić? Albo co da to, że będziecie komuś zazdrościć, bo ktoś ma lepiej? Nic nie da. To tylko was wewnątrz wszystkich niszczy. A nie lepiej nastawić się dobrze? Że będzie dobrze, że jest dobrze, że mogło być gorzej, ale jest jak jest, więc trzeba się cieszyć tym, co jest teraz. Tak naprawdę powiem wam, że jestem mega nastawiona, bo nie wiem, tak głupia komórka, mimo tego, że straciłam, słuchajcie, kontakty, SMS-y, zdjęcia, filmy dla was, które miałam ponagrywane, bo mówię, no ja dużo rzeczy nagrywałam na komórce właśnie, bo widziałam, że jakość tych filmów naprawdę jest lepsza. I taka byłam naprawdę, no, zła, ale z drugiej strony sobie myślę, no i to właśnie takie jest życie. Jedziemy samochodem, nie wiemy, czy nas coś nie pierdyknie, czy nas ktoś na przejściu nie przejedzie, a my tak naprawdę zamartwiamy się na przykład chorując, czy będziemy żyć, czy nie będziemy żyć. Jak to jest taka wielka niewiadoma, tak naprawdę takie rokowania, takie uśrednienia, bo masz to i to i będziesz żyć tyle i tyle. Słuchajcie, no, możesz umrzeć o wiele wcześniej, a możesz przeżyć niejedną zdrową osobę. I teraz wszystko zależy od tego, jakie to życie jest, jaka jest jakość tego życia, bo można być zdrowym, słuchajcie, można mieć pracę, można mieć kasę, można mieć wszystko, a można być wiecznie nieszczęśliwym i można wiecznie marudzić i można mieć tak mega jałowe życie. I uwierzcie mi, że ja znam takie osoby, które mają teoretycznie wszystko, naprawdę wszystko, a wiecznie narzekają i wiecznie jest im mało i po prostu i tych życie i tak jest takie jałowe, no. Na pewno znacie kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto na przykład właśnie ma dużo mniej, a się cieszy. To jest kiedyś słuchałam taki wywiad z Natalią Siwiec, która mówi, że ona się w ogóle już prawie z niczego nie cieszy, że ona już wszystko dostała, że ona już miała po prostu, no dostaje pełno paczek i tak dalej, że jej nawet nie można nic kupić na nie wiem, na święta, że ciężko jej zrobić w ogóle taką wow, taką niespodziankę, bo ona wszystko ma, na wszystko ją stać i tak dalej. Ja to w ogóle rozumiem, całkowicie rozumiem, bo ale z drugiej strony jest to takie smutne, bo na przykład ja potrafię się cieszyć, nawet z pierdoły, nawet z kłopoty, nawet to, że mi, nie wiem, ktoś po prostu w pracy, nie wiem, kupi, da krówkę, bo wie, że lubię krówki na przykład. Nie, taka kłopota. A już nie mówiąc, że ktoś po prostu mi zrobi jakiś prezent, tak jak, nie wiem, mama ostatnio właśnie kupiła mi buty i kolczyki, bo była tam w górach i po prostu, no naprawdę, no ja się tak mega cieszyłam, to było tak miłe, że no, że widzicie, we wszystkim można znaleźć coś fajnego. Dobra, koniec, bo Jezus, gadam już tyle, słuchajcie, ale musiałam się tak wygadać. Mam nadzieję, że trochę za mną tęskniliście, bo ja za wami też tęskniłam. I takie naprawdę przesłanie do mnie też, bo wszystko, co ja mówię, to nie tak, że ja, mam nadzieję, że nie odbieracie mnie tak, że ja, o, bo tak, tak, bo ja też pracuję cały czas nad sobą, ale naprawdę doceniajcie, słuchajcie, to, co macie i zaakceptujcie niepewność tego życia. I jak zaakceptujecie tą niepewność, to będzie wam o wiele łatwiej żyć. Po prostu tak jest, życie jest niepewne, nie wiemy, co nas czeka, więc żyjmy tu i teraz, róbmy to, co nam sprawia przyjemność, chociaż starajmy się, bo wiem, że no może nie wszystko można zrobić i jakby, no nie zawsze na przykład, no nie wiem, lubimy podróżować, nie zawsze nas stać, ale to wtedy trzeba kurczę zbierać, trzeba kombinować, trzeba słuchajcie, zawsze się da, naprawdę, ja poznałam teraz osoby, które mogłyby być mega załamane, bo naprawdę, no jakby ich stan nie wskazuje na to, żeby, nie wiem, cieszyć się i no, i latać nad ziemią, słuchajcie, ale mają taką moc i taką energię po prostu, że w ogóle, no. Także tak, życzę też wam, żebyście otaczali się dobrymi ludźmi, którzy dają wam energię, naprawdę, odsuwajcie od siebie w ogóle tą złą moc, złą energię, odsuwajcie po prostu, naprawdę, choćby to, nie wiem, naprawdę, no nie mówię o mężu, no, ale czy tam żonie, ale domyślam się, że swoich partnerów dobieraliście inaczej, a jeżeli tak jest, że wasz partner was dołuje, was ciągnie na dno, nie daje wam mocy, nie daje wam energii, nie chwali was, nie jest z was dumny, nie, no to spieprzajcie, bo ktoś, bo wiecie, o czym to świadczy, że ktoś na świecie czeka na was, czeka, ale wy musicie zrobić ten pierwszy krok, żeby trafić na tą osobę, która właśnie na was czeka, żebyście mogli być szczęśliwi. No, także
buziaczki wielkie i słuchajcie, wysyłajcie dobrą energię, kochajcie się i bądźcie dla siebie dobrzy. No, buziaczki wielkie i no, tęskniłam za wami bardzo, bo widzicie, aż mi się nie chce kończyć, ale nie, już 15 minut fiflam. Dobra.